Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Była już seria TAPO od tp na kanale. Tutaj Wam gdzieś podlinkuję chociażby jeden z ostatnich materiałów dotyczących taśmy LED. Była też bramka WiFi do gniazdka. Dzisiaj kamerka, słuchajcie, nieco bardziej zaawansowane urządzenie tp Kamerka do montażu również na zewnątrz, bo wspiera IP66, czyli jest wodoodporna. Night Vision, czyli nocne widzenie, rozdzielczość 2K, wideo więc no już całkiem konkretna i informacja o tym, że jest kolorowa również w trybie nocnym. To też taka taki ciekawy, ciekawa funkcjonalność. Mamy oczywiście wsparcie również dla asystenta Google, asystenta Amazona Alexa, a model to konkretnie TAPO. C320WS. A więc, nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Jeżeli chodzi o samą kamerkę, to jest ona, myślę, że ciekawym modelem. Mamy informację o tym, że pozwala nam, czy producent zachwala ją jako pozwalającą chronić w dzień i w nocy. Bo jest to kamerka outdoor głównie, również wspierająca oczywiście transmisję po Wi-Fi. Czyli wystarczy tylko, że dostarczymy jej zasilanie, a kamerka przez Wi-Fi będzie się komunikować z internetem, ze światem. Model oznaczony C320WS, bo jest ich więcej. Pamiętajcie o tym. Mamy informację o wideo w rozdzielczości. Przy 4 megapikselach jest to wideo 2K, nieco ponad Full HD, maksymalnie oczywiście. Jedną z ciekawych funkcjonalności jest to, że mamy dwukierunkowe, dwukierunkowe słuchajcie audio. Możemy, bo wbudowany mamy w kamerkę mikrofon i głośnik, i możemy poprzez aplikację kontaktować się z kamerką. Możemy rozmawiać z kimś, kto przed tą kamerką jest. Ciekawa funkcjonalność coraz więcej sprzętów to wspiera. Myślę, że powinien być to standard. Nocna, nocna wizja, czyli nocny wideo. 890 nm w podczerwieni do 98 stóp. Musielibyśmy przejrzeć, ile to jest, ale jest to dosyć spory obszar. Protokoły Wi-Fi niestety tutaj tylko 2,4 GHz. Pamiętajcie o tym, ale mamy dzięki temu większy zasięg. Możemy też, słuchajcie, połączyć kamerkę poprzez kabel Ethernet. Port RJ45, natomiast tutaj chyba nie ma wsparcia dla POE, czyli Power on Ethernet, o tym później. I jeżeli chodzi o zużycie prądu, 9V 6A, czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o zużycie prądu, też źle nie jest. Do tego dochodzi ta odporność IP66. Zawartość zestawu: sama kamerka, adapter, zestawy do montażu, śrubki. Wodoodporna tutaj nakładka, wodoodporne kable i instrukcja obsługi. Mamy możliwość zeskanowania, nie wiem, czy ktoś będzie zainteresowany. Kodu kreskowego, żeby bo wszystko jest wspierane przez aplikację Tapo, którą można pobrać ze sklepu na dwa najbardziej popularne systemy. Tyle, jeżeli chodzi o funkcjonalność, z drugiej strony mamy jeszcze powtórzone główne parametry, czyli te wideo w 2K, kolorowe wideo również w nocy, przy nocnym trybie. Mamy również przewodowe bądź bezprzewodowe połączenie z siecią, wodoodporność, dwukierunkowe audio i wsparcie dla kart pamięci do 256 GB, bo możemy też. Zapisywać dane na karcie micro SD bądź też w aplikacji, jeżeli mamy bezpośredni podgląd. Tak to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Mamy informację, że jest to wersja sprzętowa 1.0. Dla wielu będzie to istotne. Oczywiście polska dystrybucja Steppeling Polska ten sprzęt na nasz rynek oferuje. I mamy informację, że jest to kamera WiFi bezpieczeństwa na zewnątrz. Tak to zostało przetłumaczone. Z ciekawszych rzeczy, jeszcze na ostatniej stronie powtórzone w zasadzie te same informacje przykładowy sposób montażu samej kamerki. Co otrzymujemy w zestawie? Oczywiście kamerkę z przejściówką i zasilacz. A z, tak, a z takich bardziej drobiazgowych rzeczy to oprócz instrukcji, otrzymujemy jeszcze kołki do montażu oraz takie osłonki. Jeżeli komuś by się to przydało. Z bardziej istotnych rzeczy, sama kamerka nie jest malutka. Mamy kabelek, słuchajcie, z taką przejściówką, która ma wyjście na osobno zasilanie. Czyli tutaj podłączamy zasilanie, a tutaj podłączamy, słuchajcie. RJ-45 Gdybyśmy się zdecydowali na e, przewodową komunikację, jeżeli nie to wystarczy podłączyć zasilanie Sam zasilacz ma to będzie widać zgodnie z wcześniejszymi informacjami niecałe 6W e, mocy jeżeli chodzi o pobieraną energię tak? czyli do 6W pobieramy 0,6A przy 9V 5,4 W, dokładnie taki jest pobór moc. Sama kamerka jest regulowana. Tutaj możemy regulować jej kąt pochylenia. Możemy to przymocowując go ją, słuchajcie, tak do ściany, nawet pod kątem. Albo może w ten sposób. Możemy sobie ją spuścić w dół, jeżeli potrzebujemy. Zakręcamy i, nie w tą stronę, i ją na sztywno... Utrzymujemy w ten sposób antenki do góry albo w bok, i kamera może nam słuchajcie rejestrować obraz za pomocą e, sporego zestawu obiektywów e, z warstwami chroniącymi obiektyw. Do tego mamy dwie e, diody LED. Teraz dokładnie będzie to widać. Mamy trochę soczewek. Sama kamerka ma tutaj miejsce na reset i na kartę microSD. Tutaj jest głośnik. Mamy też informacje jeszcze o parametrach. Teraz powinno być to widać. Powtórzona informacja, że 5,4 W pobiera. No i oczywiście możemy ją też rozkręcić, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć co jest w środku. Ja tego robić nie będę. Sama kamerka mała, może nie jest, słuchajcie, ale nie jest też jakichś olbrzymich rozmiarów. No, musimy wziąć pod uwagę, że jest to kamerka do użytku na zewnątrz, co też powoduje pewne konieczność użycia większej ochrony przed warunkami zewnętrznymi. Jeżeli chodzi o sterowanie, to wszystkim zarządza aplikacja TAPO, która integruje nam urządzenia z tej linii TAPO, TEPELINKA TAPO z całego domu. Ja mam aktualnie podpięte trzy urządzenia, jest to listwa LED, bramka na gniazdku Wi-Fi z miernikiem poboru prądu i właśnie ta pokamera, którą mamy widoczną tutaj. po co mówiąc materiał. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, ja nie mam żadnych zastrzeżeń, bardzo ciekawa funkcjonalność, możliwość montażu na zewnątrz, szczególnie przydatna dla właścicieli domków jednorodzinnych. Jeżeli chcielibyście stworzyć taki system monitoringu, to na pewno warto rozważyć produkty firmy Tapo, linii Tapo. Możecie to zamontować te kamerki na zewnątrz bez obawy o to, czy pada deszcz, czy śnieg, czy jest słońce, czy jest wiatr. Powinien funkcjonować i w dzień i w nocy system jakość wideo w dzień i w nocy widzieliście wcześniej ja myślę, że jest zadowalająca i można w zupełności polecić ten sprzęt do takich zastosowań outdoorowych. Sterowanie wygodne za pomocą aplikacji, plus możemy mieć kopię oczywiście danych na karcie pamięci do 256 GB. Jest tutaj ze swojej strony zastrzeżeń mieć nie mogę. Jestem ciekawy, czy Wy używacie produktów TP-Linka z serii Tapo. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach, jakie macie doświadczenia, czy używacie produktów TP-Linka z serii Smart Home do monitoringu, czy też bardziej do użytku domowego, czekam na Wasze komentarze. Jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę i udostępnianie materiału, aby niósł się po sieci. Jeżeli ktoś do tej pory nie zasubskrybował kanału, to proponuję zrobić to teraz najlepiej z dzwoneczkiem. Zapraszam Was również do oglądania innych wideo na kanale. Hej, hej!